Davik jest nowa osoba na Palionowie. Co ty gadasz? Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, ze mną dzisiaj Żaba Dave. Eluwa, dzień dobry, witam wszystkich najserdeczniej. Tak, na samym począteczku możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Dajmy na to, że macie ile? 5 sekund na zostawienie łapki w górę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech koniecznie pochwali się w komentarzu. Ej, no ale kurde, Arleta nie zostawiła, no czy, co to ma być? Nie. Ty, proszę to? Arleta. Arleta, zostaw nie będę, łapę, no nie, będę pytał, nie będę pytał, skąd znasz takie niestandardowe imiona. lepiej nie pytaj, bo nie na odcinek. Dobra. Dobrze, w każdym razie, poza tym, że możecie zostawić łapkę w górę i wbić na nasze Instagramy, Szczypson przez 2N i Dawid Podłoga, kochanek, możecie również wbić na Szef Shopa, to jest oczywiście mój tak, sklep i Dave'a, ponieważ na Szef Shopie można sobie, prawda, zakupić taką koszuleczkę, można sobie zakupić taki oto kubeczek, można sobie zakupić takie oto etui, więc myślę, że warto. Etui jest... bardzo fajne, oczywiście się fajnie też sprzedaje, więc można sobie kupić, prawda, być jednym z wielu osób, które mają etui, co jest bardzo ważne, żeby być, prawda, w teamie i tak dalej. Tak. I wracając do co? Pytałem się, gdzie jesteś, bo nie umiałem znaleźć twojej postaci, ale już cię widzę. To nie jest, że jesteś napruty. Dobra, chodź, lecimy tam do tej nowej postaci, znaczy nowej postaci, nowej osoby na Palionowie, ponieważ trzeba tutaj ogarnąć, prawda... Trzeba ją jakoś, nie wiem, może przetestować, może jakieś testy bojowe zrobimy, może co? Dobra, żeby spoko, ale sprawdzić, czy się w nadaje. Twoim domku, ja właśnie ostatnio czytałem komentarze po twoim filmie i podobno w twoim domku już nie ma naszych kobiet. Czekaj, ja muszę co ty gadasz? Się. No, no ta, bo ja je ten. No i kurde, dlaczego to zrobiłeś, ja się pytam? Czemu uczyniłeś takie oszczerstwo? Czemu, ale co? One i tak to były na chwilę tylko, miały być. Ale gdzie one są? No nie wiem, no, ja je ja powiedziałem, wiem, powiedziałem im, zrobiłyście co miałyście zrobić, możecie iść. No ale, no kurde, nieprawda, no przecież ja miałem tam kontakty. To były ale ty miałeś kontakty. Ściągnij hełm, ściągnij hełm. Dlaczego mam ściągnąć No, ściągnij hełm i popatrz na swoją głowę. Widzisz, masz takie kontakty, jak twoje oczy są daleko od siebie. Nieprawda, zobacz, założę kask i nic nie widać. I no, to teraz oczy to już w ogóle nie widać, no dawaj. Kurde, dlaczego chcieliśmy wrócić do pułapki? A ta swoja pułapka jest w ogóle bez sensu, stary, ona w ogóle nie działa, zobacz. Ja sobie mogę przechodzić cały czas i to mi nic nie robi. No widzisz, nawet jak chcesz mnie tutaj wepchnąć na siłę, to nie działa. Patrz, spróbuj mnie wepchnąć tam. O kurde. No i widzisz, no to jest totalnie bez sensu, no. No ale ta pułapka jest na zombiaki, a nie na ciebie. Nie, no ale zombiak, stary, też z tego wyjdzie. Ta pułapka jest useless, bułką. Widzisz, ta pułapka jest useless. O! O kurde. To co, czekaj, powtórz, bo nie wiem, czy dosłyszałem, patrz, teraz jest useless. No, teraz tym bardziej, ale wtedy też była, czekaj, spróbuję to skonfigurować, okej, dobra. No nie rób tak, kurde, nie atakuj mnie w ten... Dobra, idziemy. No ale to musiałem cię z... dobra, nieważne, dobra, chodź, lecimy tam, lecimy. Kiedy się skoczymy na taki eliksir? Davik. Teraz no można co? Nawet... Mówisz i lecę, no. Dobra, no to weź do łapy i idziemy. Ale nie mam przy sobie, czekaj, mam inny, patrz. Poka, co masz ciekawe. Sfermentowanych owoców. Ale czekaj, bo mi jeszcze fermentują po prostu, wiesz? Jeszcze są w całości, ale jak sfermentują, to już jest później, wiesz, picobello. Dobra, ej, czekaj, powoli. Zrobimy je testy bojowe, nie wiem, na przykład tam obiegli domek dookoła czy coś. Na moje teksty w ogóle nie reagowała, może je rzucę jeszcze raz, czekaj. Dobra, no spróbuj coś, jak chcesz to spróbuj, no. Okej, mam fajny tekst. Halo, Weronika, jesteś tu? O, dzień dobry. Cześć, słuchaj, masz chłopaka? Nie mam. A chcesz mieć dobrze zarabiającego? Jak tak, to nie znamy takiego. Cześć, dobra, słuchaj, Weronka, ponieważ jesteś tutaj nowa i postanowiliśmy zrobić ci testy, prawda, tutaj, czy się nadajesz, prawda. Stary, ona stanika nie założyła. Dobra, nieważne. W każdym... co? Rozpraszam. Nie, nic. Co ty? W każdym razie testy bojowe, uwaga. Pierwsze twoje zadanie, które będziemy wymyślać na zmianę, dobra, Davik? Jasna sprawa. Masz 5 sekund na zebranie tego zboża. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, no zrobiła. Dawaj, teraz ty, Davik. Jakiś test bojowy, prawda? Żeby sprawdzić, czy się nadaje, prawda, tutaj na Palionowo, no. Masz 3 sekundy, żeby podskoczyć 3 razy. 3, 2. Nie. Dobra, dała radę. Dobra, uwaga, kolejny. To są testy sprawnościowe, Ja mam dobre. Powiedz mi.
Weronka spójrz na mnie, a co ja takiego mam teraz w ręce? Co to? Kufel. 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 Błędna odpowiedź niestety. Nie, to jest eliksir. Dobra, ale to teraz czekaj, chodź tu, David, gdzie ty jesteś? No, tu jest. Teraz tu, uwaga, komisja prawda tu. Komisja prawda kładzie się na grillu. Jak ty to robisz, no! Zobaczę na odcinku, jak to robisz, ale... Nie zobaczysz, bo to ja to klikam wszyscy tylko. Dobra, w każdym razie, ja smażę się na grillu, a ty masz, prawda, teraz 15 sekund na to, żeby obiec domek dookoła dwa razy. 15... Szybko! 14... Weronka! 13... Jazda! Za 11... 10. Nie, skrzynka na scenę na przeszkodzie, co by się stało? 9. Lecz do kątą. 7. 6. 5. To są przeszkody, to nie jest takie proste, co się wydaje. 3. 2. Dobra, da radę. Dobra, no zaliczmy. Dobra, zaliczmy. Dała radę. Że tak to ujmę, ukłon w twoją stronę. No kurde, jak to robisz? No, weź wytłumacz. Nie. Pokaż człowiekowi. To są tajne techniki. Dobra. Nie, ja się dowiem. Dobra, David, dawaj następne zadanie. Okej, okay. Moje wyzwanie. Jakie pytanie? O, no. Masz coś do jedzenia? Jasne. Jasna sprawa, że mamy. Pa, jakie obrzucili żarciem. Proszę bardzo, często się. To teraz moje zadanie, musisz to zjeść. O, wszystko. 3 sekundy. Jedno dała radę. Dobra, to dobra. Dobra, ale dałeś dobra. Wyzwanie, teraz uwaga, ja teraz daję wyzwanie. Dajcie solidnego. Masz. Buton. Dobra. Masz 10 sekund na znalezienie idealnego miejsca na to. 10. Idealne miejsce. Musisz jeszcze postawić, że to będzie idealnie pasowało. 8. 7. 6. Ale co to było? Dobra, ja się nie spodziewałem tego, że tak będzie. Aż prawda, troszkę mnie to zamurowało, więc chyba się przysmażę leciutko. O. No jak to robisz? Pokaż jak to zrobię, czekaj. No ale patrz, to się robi tak. Musisz po prostu uwierzyć, że chcesz się położyć. Patrz, jest ciemno, mi się chce spać i. Tak to działa. A wiesz, co ci powiem, Buson? Ja w to nie wierzę. Weronika, moje zadanie dla ciebie, uderz Bulsona dwa razy. Ała. Dobrze, jeszcze raz, jazda za nim. Dobra, ja mu strzelę, bo mnie denerwuje. Dobra, nie, ale uznanie. To czekaj. Dobra, dawaj, uderz mnie. Kurczę, chciałem zrobić unik, a mi się nie zdążyłem. Dawaj, spróbuj mnie tak ten. Czekaj, 3, 4 i ja robię unik, dobra? 3, 4. A, dobra. A, nie, wali cię tak, wiesz, jak ten, no. Bo a, czyli, no, to trudno. Dobra, dawaj następne wyzwanie, ty. No, to przecież ja dałem przed chwilą, kurde. Dwa uderzenia w ciebie. Dobra, to... nie mam pomysłu na żadne wyzwanie, David. Nadaje ale się? Ja chyba się nadaje. Masz? Ja mam jeszcze pomysł na jedno wyzwanie. Dobra, no to dawaj. Jak się nazywa twój pies? Nie będę... Że tak to... David. Że tak to... Czekaj, kurde, bo zaklinowałem się. Że tak to ujmę. Dosyć mnie to interesuje. Tutaj nie ma psa w ogóle. Masz psa czy nie masz psa? Miałam psa. David. Miałam psa, ale uciekł. To jest pora na to, żeby nachylić się nad tą sprawą. Denerwujesz mnie tym, kurde, bo nie wiem jak to robić. Dobra, to uznajmy, że już nie masz psa, to nie musisz mówić jak ma na imię. Ale to moje wyzwanie, to zbierz Krzcinę. Gdzie to jest Krzcina? Patrz, jak wie. Pa. Dobra. Ogląda Minecraft. Dobra, chyba się nadaje, David. Mi się wydaje, że ona się nadaje, tak, wiesz? Proszę, że się nadaje. Dobra, to... czekaj, czy my chcemy pokazać panie nowo? Nie, ja muszę powiedzieć jedno. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Dokładnie. Tak, potrzebujemy cię w naszym składzie. Tu. I uwaga, unik. Nie umiem robić uniku, naucz mnie. Ja już miałem zrobić unik. Tak? Czekaj, to jest to. To jest to, patrz. Nie. Jak to robić, no? Ja to znajdę. Dobrze. Dobra, w każdym razie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wow, trzeba zrobić znowu unik. Kładźcie się do spania, ponieważ jest 19:19, więc już pora na wieczorynkę i prawda... Nie bij mnie, kolego sympatyczny. Wracam tu do chaty, się schowam. Trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Wow.